Mam na imię Olek, mam 46 lat, żonę, dwójkę synów, jeden z nich jest już dorosły, także czekam na to, żeby być dziadkiem. Mam już sporą część życia za sobą, z czego 26 lat żyję na co dzień z Panem Jezusem. I chcę Ci opowiedzieć, jak do tego doszło. Kiedy byłem młody, właściwie wszystko, czego się tknąłem, udawało mi się. I to, za czym tęskniłem i do czego dążyłem, to było życie pełnią życia, jak niektórzy mówili. Chciałem wszystkiego spróbować, skosztować. Nie chodziło mi o jakieś złe rzeczy, nie marzyłem o narkotykach, nie marzyłem o żadnych rzeczach, które są powszechnie uważane za złe. Natomiast chciałem popróbować różnych rzeczy po to, żeby rzeczywiście żyć pełną piersią. Zaczął się okres studiów i spotkałem na swojej drodze mojego kolegę ze studiów, który bardzo usilnie zapraszał mnie, żebym pojechał z nim na spotkanie młodzieżowe, gdzie mówi się o Bogu. Nie podobało mi się to od samego początku, gdyż tej pełni życia wcale nie wiązałem z Bogiem i nie miałem zamiaru o Nim słuchać. Natomiast jego zaproszenia ponawiały się i ponawiały się. Był niezmiernie uciążliwy, nawet mogę powiedzieć, w tych zaproszeniach. I po pewnym czasie muszę powiedzieć, że skończyły mi się wszystkie argumenty, żeby tam nie jechać. No i w końcu któregoś dnia zgodziłem się na to spotkanie pojechać. Od razu, kiedy wszedłem tam na salę, byłem zdziwiony, dlatego że atmosfera, jaka tam panowała, była odmienna od jakiejkolwiek, którą do tej pory widziałem. Ludzie odnosili się do siebie z miłością, tak tylko chyba mogę to określić. Było to coś zupełnie innego. Śpiewali tam jakieś piosenki, to co było na początku, nie pamiętam tego zupełnie. I potem dwie kolejne osoby wychodziły tam przed ten cały zgromadzony tłumek, około 200, może 300 osób, i opowiadały o swoim życiu z Jezusem. Pamiętam, jak taki chłopak mówił, że żyje na co dzień z Panem Jezusem, z Bogiem i że jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. Mówił, że Pan Jezus jest z nim wszędzie, naprawdę wszędzie. Kiedy myje zęby, kiedy wychodzi potem do szkoły, kiedy stoi na przystanku, i widziałem, że on naprawdę był szczęśliwy, dlatego że Pan Jezus był z nim, chociaż nie bardzo wiedziałem, jak to jest możliwe. I zaraz wtedy przypomniałem sobie mnóstwo sytuacji z mojego życia, kiedy nie wyobrażałem sobie, żeby Pan Jezus w jakikolwiek sposób miałby być wtedy ze mną. Ale muszę powiedzieć, że już to, co mówił, no, wprowadziło mnie w bardzo taki dziwny stan. To znaczy odnosiłem wrażenie, że to, co on mówi, jest prawdą. Potem pamiętam, że wyszła z kolei młoda dziewczyna, która opowiadała swój przypadek, właściwie wypadek, który ją spotkał. Mianowicie była właśnie świadkiem wypadku. Niedaleko miejsca, gdzie przechodziła, została potrącona jakaś kobieta i ta dziewczyna w pewnym momencie znalazła się najbliżej tej ofiary, tego wypadku. Ta starsza kobieta, czy kobieta w sile wieku, żyła, natomiast leżała i nie mogła się poruszyć. Ta właśnie osoba, młoda dziewczyna, która składała to świadectwo, pochyliła się nad nią. I wtedy ta starsza kobieta zaczęła wypytywać o Pana Jezusa, czy ona zna Pana Jezusa, czy Pan Jezus może coś teraz dla niej zrobić. I ta dziewczyna mówiła tam wtedy, stojąc przed tym tłumem, że była zaszokowana tym pytaniem tej kobiety, ponieważ ona po raz pierwszy w życiu zdała sobie sprawę, że nie zna Pana Jezusa, a co dopiero mówić jakiejś innej osobie, co Pan Jezus może dla niej zrobić. Również ja, siedząc gdzieś tam z tyłu, zdałem sobie sprawę, że nic nie wiem o Jezusie, nie znam Go osobiście i nie mam pojęcia, co mógłby dla mnie zrobić. Nie wiem, jak to dzisiaj określić, ale miałem wrażenie, że przez to, co mówiły te dwie osoby, Bóg objawił mi się osobiście. Ja gdzieś w środku byłem przekonany, że te dziwne rzeczy, które słyszę, i tych ludzi, którzy opowiadają takie niesamowite rzeczy, że to jest prawda, że Bóg jest, że żyje i że może w taki sposób mieć relacje z ludźmi
i że może żyć z ludźmi, czy w konkretnych osobach w ten sposób. I muszę powiedzieć, że wstrząsnęło to mną do tego stopnia, że uciekłem z tego spotkania. To znaczy nie doczekałem końca, tylko uciekłem. To się odbywało w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim, a ja mieszkałem wtedy w Katowicach, siadłem do autobusu i jadąc w autobusie no, przebiegała we mnie ogromna walka, dlatego że uświadomiłem sobie już ostatecznie, że Bóg do mnie przemówił. Było to dla mnie szokujące, bo kilka godzin wcześniej w życiu bym o tym nie pomyślał. I że Bóg oczekuje ode mnie decyzji, żebym zmienił swoje życie, żebym oddał Mu ster swojego życia. I że kiedy to uczynię, to będę właśnie żył tak jak tamci ludzie. I wtedy sobie zdałem dopiero sprawę, że to jest pełnia, która może każdego człowieka spotkać, który chce iść z Bogiem, i że ta pełnia, którą mieli ci ludzie, jest czymś nieporównywalnym z tą pełnią życia, o której ja marzyłem. Tak bardzo tego chciałem, żeby być tak jak oni, ale z drugiej strony zaraz zaczynałem sobie przypominać wszystkie rzeczy, których nie chcę. Przypomniał mi się ten chłopak, który mówił, że Jezus jest z nim cały czas, i stwierdziłem, że to jest niemożliwe. Nie wyobrażałem sobie, tak jak już wtedy pomyślałem, tych momentów, kiedy Pan Jezus miałby być ze mną. Poza tym, jeżeli czułem, że jeżeli Pana Jezusa przyjmę do swojego serca, to będę musiał też stawać przed takim tłumem i mówić im, że należę do Jezusa. I chociaż czułem, że oni to mówią naprawdę i że Pan Jezus naprawdę zmienia życie, to nie wyobrażałem sobie, jak to faktycznie będzie miało miejsce. Już widziałem, jak jestem wyśmiewany przez kolegów w szkole, być może niektórych członków mojej rodziny, że będą uważali mnie za kogoś pomylonego. A zawsze byłem poważany w różnych środowiskach i tak bardzo byłem z tego zadowolony. Ponadto, tak jak mówiłem na początku, właściwie wszystko, co robiłem, jakoś tam udawało się i byłem uważany za osobę właśnie pełną sukcesu i różnych umiejętności. I zdałem sobie sprawę, że kiedy przyjmę propozycję samego Boga, co prawda, ale będę się musiał jakoś podzielić tym splendorem, czy jak to nazwać, będę musiał przyznawać, że wszystko to, co dostałem, właśnie mam od Niego. I to też mi się nie podobało. I chociaż miałem tak wspaniałą ofertę, kiedy dojechałem do Katowic, stwierdziłem, że nic z tego, nie robię żadnych zmian. Natomiast coś, co pozostało we mnie, to jakaś chęć bycia może bardziej pobożnym. Chciałem może czytać Słowo Boże i być ogólnie lepszym. I potem nastąpiło kilka miesięcy, kiedy cały czas miałem przed oczyma to, co przeżyłem. Nie tylko przed oczyma, ale w zasadzie budziłem się i myślałem o tym. Kiedy przechodziłem koło jakiegoś kościoła, widziałem krzyż, widziałem ludzi, którzy wychodzą, natychmiast przypominało mi się to całe wydarzenie. Muszę nawet powiedzieć, że mówię, nie będę tam zbyt blisko do Boga podchodził, ale może zacznę się modlić. I pamiętam, jak siadałem sobie w rogu pokoju i zaczynałem mówić do Boga. I po kilku wypowiedzianych słowach przerywałem i mówiłem, co ty robisz? Przecież te słowa nigdzie nie płyną. Przecież nikt się nie słyszy. I czułem się troszeczkę, jakbym robił jakieś dziwne rzeczy. I potem minęło kilka miesięcy i wydawało mi się, że już powoli zapominam o tym wydarzeniu, chociaż przypominałem sobie go wiele razy, ale już nie z taką siłą. Kiedy ten sam kolega, znowu troszkę używając różnych trików, zabrał mnie na jeszcze większe zgromadzenie, na dużą imprezę, gdzie był zwiastowany Bóg i tego, co oczekuje od nas. Pamiętam, że od pierwszego momentu, kiedy wszedłem, to się odbywało w takim dużym namiocie, to wszystko wróciło. To znaczy, nie było ciepło w środku. Ja wiedziałem, że Bóg do mnie mówi. Kiedy ten mówca zwiastował Ewangelię i mówił, czego Bóg oczekuje od każdego z nas, ja wiedziałem, że to było do mnie. Pamiętam, że to był czwartek, a ta impreza trwała aż do niedzieli. I każdego dnia chciałem uczynić ten krok, chciałem oddać swoje życie Bogu, ale nie potrafiłem. Te bariery, o których mówiłem wcześniej, były tak we mnie silne, że nie mogłem tego kroku zrobić. I w końcu w sobotę znowu ten sam kolega zabrał mnie na takie zamknięte spotkanie z tym człowiekiem, który zwiastował tę Ewangelię, z tym ewangelistą. I on opowiadał takie różne śmieszne przypadki ze swoich podróży misyjnych. I w pewnym momencie powiedział, kto z was czuje, że Pan Bóg kiedyś będzie go używał do zwiastowania swojego słowa? I
muszę wam powiedzieć, że nastąpił niesamowity moment, ponieważ ja naraz poczułem, że mam stać. I moje nogi się wyprostowały i stałem tam w okolicy innych osób, które siedziały i słuchały tego człowieka. A niektórzy z nich wiedzieli, że ja jestem tym opornym człowiekiem, który ciągle nie może zdecydować się na życie z Bogiem. No i tak patrzyli jeden na drugiego, co ja robię stojąc, jak jeszcze nie przyjąłem w ogóle Jezusa do swojego serca. Natomiast to był sposób, jaki Bóg użył, żeby mnie pociągnąć do siebie. W jednym momencie nie tylko pociągnął mnie do siebie i zabrał te wszystkie bariery, które do tej pory miałem, ale w tym samym momencie właściwie powiedział mi, czego ode mnie oczekuje w moim życiu z Nim. Dlatego, że po wielu latach, stopniowo, kiedy rosłem w Panu, kiedy poznawałem Go coraz bardziej, powoli Pan również obdarzał mnie służbą głoszenia Jego Słowa, służbą zwiastowania Ewangelii. I wtedy, tych 26 lat temu, w jednym momencie pociągnął mnie do siebie i powiedział, co mam dla Niego robić. Życie z Bogiem jest fantastyczne. Jeżeli usłyszysz Jego głos w różnej formie, być może w takiej, w jakiej ja Go usłyszałem, to nie marnuj tych 5 miesięcy, które ja zmarnowałem, zanim ostatecznie podjąłem decyzję. Tylko zrób to teraz. Może nawet po tym, co usłyszałeś ode mnie.